Szanowni Państwo, w imieniu zastępcy prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą pana Krzysztofa Wosia oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pani Małgorzaty Wajdy, nadzorujących jedną z najważniejszych w naszym regionie inwestycji, mam przyjemność serdecznie powitać przybyłych gości na uroczystym odbiorze pierwszej zrealizowanej w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły inwestycji Wisła etap pierwszy. Chciałbym we wstępie wspomnieć, że niniejsze przedsięwzięcie jest współfinansowane przy udziale środków finansowych z budżetu państwa oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i Banku Rozwoju Rady Europy. Patronat honorowy nad dzisiejszym wydarzeniem objęli wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart oraz marszałek województwa podkarpackiego pan Władysław Ortyn. Szanowni Państwo, w imieniu gospodarzy pragnę serdecznie podziękować Państwu za przyjęcie zaproszenia i wyrazić w ich imieniu wielką radość, że możemy Państwa gościć na tarnobrzeskiej ziemi. Szanowni Państwo, w sposób szczególny chciałbym powitać naszych gości. Witam wojewodę podkarpackiego, panią Ewę Leniart. Witam marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla. Witam serdecznie panią Małgorzatę Bogucką-Szymalską, zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Miło mi powitać przedstawicieli Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, w tym wiceprzewodniczącego pana radnego Władysława Stępnia. Miło nam na naszej uroczystości gościć dyrektorów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. W szczególności witam dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego, panią Zofię Kochan. Witam przedstawicieli Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu, pana Witolda Krochmala, dyrektora projektu, oraz pana profesora Janusza Zaleskiego. W imieniu gospodarzy dziękuję przedstawicielom samorządów lokalnych za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Witam prezydenta miasta Tarnobrzega, pana Kamila Kalinkę, starostę tarnobrzeskiego, pana Pawła Bartoszka, prezydenta Stalowej Woli, pana Lucjusza Nadbereżnego, wójta gminy Gorzyce, pana Leszka Surdego, wójta gminy Zaleszany, pana Pawła Gardy, wójta gminy Radomyśl nad Sanem, pana Jana Prykosza, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Tarnobrzega, panią Bożenę Kapuściak, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, młodszego brygadiera Mariana Roga. Witam przedstawicieli wykonawcy robót, pana Ignacego Lipę, pana Mieczysława Siemaszka, pana Stanisława Budnego i pana Michała Budnego. Witam z całą serdecznością tych, którzy włożyli w projekt ogrom swojej pracy. Kierownictwo i pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Panią Agnieszkę Duszkiewicz, zastępcę dyrektora, oraz panią Barbarę Tabak, kierownika jednostki realizującej projekt, wraz z zespołem oraz przedstawicieli konsultanta wsparcia technicznego. W sposób szczególny chciałbym powitać księdza dziekana Adama Marka, który dokona poświęcenia tablicy. Witam wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, przedstawiciele polskich wód skierowali zaproszenie m.in. do premiera Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego. Niestety z racji pełnionych obowiązków pan premier nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu, jednakże przesyła okolicznościowy list.
o odczytanie listu premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Uprzejmie proszę wojewodę podkarpackiego, panią Ewę Lemont. Szanowny panie marszałku, pani dyrektor, szanowni przedstawiciele organizacji, które uczestniczyły w wybudowaniu tego odcinka wałów, wszyscy państwo zaproszeni goście. Dzisiejsza uroczystość jest znaczącym wydarzeniem zarówno w skali Podkarpacia, jak i całego kraju. Rozbudowa niemal 10 km wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, zlokalizowanych na odcinku pomiędzy Tarnobrzegiem, Skalną Górą a Kośmierzowem, staje się faktem. Żałuję, że nie dane mi jest świętować wraz z państwem odbioru tej imponującej inwestycji. Mieszkańcy tych terenów dobrze pamiętają skutki powodzi z 2001 i 2010 roku. Dziś mamy więc do czynienia z wydarzeniem o prawdziwie strategicznym znaczeniu dla ochrony przeciwpowodziowej obszarów wzdłuż prawostronnej części Doliny Wisły. Znajduje się tu ponad 4000 budynków mieszkalnych i gospodarczych, około 80 zakładów przemysłowych, w tym tak duże firmy jak Federal Mogul Gorzyce oraz Huta Szkła. Nie możemy zapominać, że perłą zagrożonych do tej pory powodzią terenów jest m.in. prawobrzeżna część Sandomierza i zabytkowy zespół klasztorny Dominikanów. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe także na terenie Tarnobrzega, przynosząc spokój około 7800 mieszkańców. Przyczyni się również do zabezpieczenia przed zalaniem infrastruktury technicznej i komunalnej zlokalizowanej na tym obszarze. Mieszkańcy Kotliny Sandomierskiej mają powód do satysfakcji i radości. Oczekiwali na zakończenie tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim zaangażowanym w doprowadzenie do dzisiejszego wydarzenia. Wiem, że zakończenie pierwszego etapu inwestycji wiązało się z nadzwyczajną aktywnością i determinacją. Budujące jest to, że w skład konsorcjum wykonującego zadanie weszły także lokalne tarnobrzeskie firmy. Przed nami kolejny etap modernizacji wałów przeciwpowodziowych, zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańcom i równocześnie dynamikę rozwoju gospodarczego kraju. Przed nami kolejne kroki zmierzające do poprawy jakości życia Polaków. Serdecznymi pozdrowieniami prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, niech mi będzie od siebie wolno także dodać to, iż jest to niezwykle ważna inwestycja, długo wyczekiwana. Pan premier w swoim liście podkreśla, że te 10 km wałów tak naprawdę było kluczowe dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców zarówno Tarnobrzega, Sandomierza, okolicznych miejscowości i wiosek. Tak, to sprawiło, że tak ochoczo przybyli także przedstawiciele władz samorządowych, świadomi tego, jak bardzo ważne jest zapewnienie, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Władze samorządu województwa podkarpackiego, władze i przedstawiciele administracji rządowej czynią wszystko, aby ten poziom bezpieczeństwa zwiększać. Kluczową sprawą niezmiennie dla nas pozostaje, patrząc z punktu widzenia całego Podkarpacia, budowa zbiornika Kąty-Myscowy. Zbiornik retencyjny, który mam nadzieję dzięki zaangażowaniu pracowników Wód Polskich obecnej tutaj pani dyrektor ma szansę na realizację. W pewnej perspektywie czasowej przyczyni się w równie ważnym zakresie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego naszych mieszkańców. Wiemy, że województwo podkarpackie, które z racji ukształtowania swego terenu ma realne zagrożenie w postaci powodzi, wierzymy, że jesteśmy w stanie podnieść poziom bezpieczeństwa i osiągnąć spokojne, dobre bytowanie dla mieszkańców, ale także dla rozwoju, ponieważ powódź choćby z 2010 roku, określana niekiedy mianem powodzi stulecia, wyrządziła ogromne straty również w dorobku, mieniu ludzi, którzy tutaj na co dzień mieszkają. Bardzo serdecznie gratuluję tej ważnej inwestycji, która przekroczyła 32 miliony złotych. Bardzo dziękuję za to, że pewnego rodzaju skonsolidowanie środków, ale ogromny wysiłek zaangażowanych pracowników Wód Polskich, a kiedyś Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych mógł przynieść szczęśliwe zakończenie i odbiór tej inwestycji, drodzy Państwo, w bardzo krótkim okresie czasu.
bo tak naprawdę prace rozpoczęły się w styczniu 2016 roku. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Życzę, ażeby te kolejne inwestycje już zaplanowane i będące na różnych etapach realizacji z równie dużym powodzeniem przyniosły swoje dobre sfinalizowanie. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję Pani Wojewodzie. Proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, zastępcę prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą, pana Krzysztofa Wosia. Pani Wojewodo, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Pani Wojewoda praktycznie powiedziała wszystko, co najistotniejsze i najważniejsze. Ale ja powiem tak od siebie, proszę Państwa, że rzeczywiście tą inwestycję tak bardzo ważną dla województwa podkarpackiego, szczególnie dla mieszkańców Tarnobrzega, rozpoczął Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych, ale skończył Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Tutaj właśnie w Rzeszowie. To jest nowa jednostka organizacyjna, która wpisuje się w całą nową strukturę gospodarki wodnej. W tej chwili, proszę Państwa, w Polsce jest jeden gospodarz tak długo oczekiwany, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, z różnych względów, chociażby z tego powodu, że rzeczywiście, tak jak Państwo widzicie, czasami tej wody jest za dużo, a czasami za mało. I w związku z tym właściwe i racjonalne gospodarowanie tą wodą wymaga gospodarza, który będzie patrzył na te wszystkie lokalne, regionalne i krajowe problemy z odpowiedniej perspektywy, żeby dostrzegać potrzeby tych, którzy na co dzień żyją w takich miejscach, przepięknych miejscach, gdzie płyną duże rzeki, tutaj w tym przypadku nasza królowa polskich rzek Wisła, która daje ogromne szanse mieszkańcom, ale też i pewne zagrożenia. I wszyscy ci, którzy mieszkają nad wodą, wiedzą, że tak do końca przed powodzią ustrzec się nie można, ale można próbować ograniczać jej skutki. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza inwestycja dzięki Państwu, dzięki wykonawcom, dzięki projektantom, dzięki fundatorom, to znaczy mówię tutaj o Banku Światowym, o Europejskim Banku Rozwoju, jak również, proszę Państwa, o budżecie państwa, który był zaangażowany w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że ten poziom bezpieczeństwa powodziowego będzie wzrastał. Tutaj zostały wymienione kolejne bardzo ważne inwestycje, które są zaplanowane w tym rejonie. Dalej będziemy tutaj realizować inwestycje. Ta inwestycja, która została wykonana, rzeczywiście 32, prawie 5 miliona złotych. Natomiast pozostałe inwestycje, które są planowane w ramach programu przeciwpowodziowego Odry i Wisły, będą przekroczą zdecydowanie tą kwotę, która już jak gdyby dotyczyła tego pierwszego zadania i będą obejmowały dalszą ochronę tutaj wałów od strony zarówno Wisły, jak i Sany. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bardzo wszystkim Państwu dziękuję. I możecie liczyć tutaj na nas, że będziemy Wami się opiekować i to bezpieczeństwo przeciwpowodziowe będziemy minimalizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Prezesowi. Szanowni Państwo, obecnie nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która jest wyrazem podsumowania prac wielu osób, zarówno przedstawicieli państwa polskiego, rządu, pracowników polskich wód, przedstawicieli samorządów lokalnych. Ta część inwestycji dla mieszkańców naszego regionu jest symbolem, który w pewien sposób daje poczucie bezpieczeństwa. To poczucie bezpieczeństwa, stabilności z racji wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym regionie w 2010, 2001 roku, jest dla nas, mieszkańców regionu, szczególnie ważne. O odsłonięcie tablicy uprzejmie proszę wojewodę podkarpackiego, panią Ewę Leniart, zastępcę prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą, pana Krzysztofa Wosia, marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla. Zapraszam również osobę, która na co dzień koordynuje pracę wszystkich zespołów i dba o to, żeby prace były realizowane zgodnie z harmonogramem, panią dyrektor Małgorzatę Wajdę. Proszę również pana prezydenta miasta Tarnobrzega, Kamila Kalinkę. Szanowni Państwo, tablica przypomina, w ramach jakiego projektu została przygotowana inwestycja, ale przede wszystkim ma ona wymiar symboliczny.
bowiem jest potwierdzeniem efektu pracy wielu osób i instytucji. Uprzejmie proszę Państwa o odsłonięcie tablicy. Proszę jeszcze raz o wielkie brawa dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego etapu inwestycji. Dziękuję bardzo Państwu za odsłonięcie tablicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg, który obdarzył ludzi władzą nad dziełami rąk swoich, niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Bóg nakazał człowiekowi, aby władał ziemią i czynił ją sobie poddaną aż do czasu, w którym nastaną nowe niebiosa i nowa ziemia. Według apostoła wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Dla osiągnięcia tego celu człowiek posługuje się różnymi narzędziami i sposobami, aby ziemia stawała się coraz godniejszym mieszkaniem ludzkiej rodziny. Tym samym udoskonala dzieło stworzenia, przyczynia się do rozwoju ludzkiej społeczności i wypełnia Chrystusowy nakaz służenia braciom. Błogosławmy więc Boga za ten godny podziwu plan Jego opatrzności i prośmy, by wspomagał i podtrzymywał ludzi w trudzie ich pracy oraz nieustannie wspierał nas w czynieniu naszego życia bezpiecznym i pożytecznym dla naszych braci i sióstr. Módlmy się. Boże, od Ciebie zstępuje pełnia błogosławieństwa i ku Tobie wznosi się błaganie człowieka, który Cię błogosławi. Okaż łaskawie opiekę i swe błogosławieństwo swoim sługom, którzy z wiarą i pobożnością dzisiaj oddają Tobie i ludziom naszej społeczności te odbudowane wały przeciwpowodziowe. Przyjmij trud wielu ludzkich umysłów i rąk i strzeż nas od wszelkich niebezpieczeństw zagrażających naszemu życiu przez Chrystusa Pana naszego. Niech wszystkich tu obecnych dzieła nasze błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W imieniu gospodarzy bardzo dziękuję za modlitwę. Niech uchroni nas przed kataklizmem powodzi i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Szanowni Państwo, zapraszam teraz wszystkich do wspólnego zdjęcia przed tablicą, a następnie dziennikarzy zapraszam na krótki briefing prasowy z udziałem pani wojewody podkarpackiej, pana marszałka województwa podkarpackiego, przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Biura Koordynacji Projektu. Do zdjęcia. Zapraszamy Państwa do wspólnego zdjęcia wszystkich pod tablicą. Dziękujemy, zapraszamy teraz na briefing wspomniany wcześniej. Teraz czas dla Państwa dziennikarzy. Prosimy
o zadawanie pytań do naszych gości. Służę mikrofonem, żeby było dobrze słychać. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa dziennikarzy zechce zadać pytanie? Bardzo proszę. Ja mam pytanie, czy po zrealizowaniu tej inwestycji mieszkańcy mogą się już czuć w 100% bezpieczni? Może ja odpowiem na to pytanie. Na tym odcinku, na którym... Jeszcze chwilę, się Pani Doktor. Ale tam są podłączenia też, tak, stołu. Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie. Wały zostały zaprojektowane na wodę Q2010, czyli taką, jaka miała miejsce w 2010 roku, z metrowym przewyższeniem. I jeżeli mamy się odnosić do takiej klęski, jaka nas wtedy dotknęła, to naturalnie tak. No ale pamiętajmy, że jest jeszcze jeden odcinek i dopiero po wykonaniu tego zadania SAN 3 oraz zadania Wisła 2, ten cały obszar będzie naprawdę bezpieczny. Na razie Tarnobrzeg, Gorzyce tak. Ci, którzy byli najbardziej zagrożeni, mogą się czuć bezpieczniej. A czy równolegle w stosunku do podwyższenia wałów prowadzone są jeszcze jakieś prace zabezpieczające? Bo wiadomo, że tu można się czuć do jakiejś tam wody, ale wały nigdy nie zabezpieczą w 100%, bo może przyjść taka woda, że i przerwie takie wały. Naturalnie Wody Polskie mają program małej i dużej retencji. Budujemy sieć suchych zbiorników wodnych, które na terenie całej zlewni Wisły będą gromadzić wodę, a przede wszystkim zbiornik Kąty Myscowe, który w górnej części zlewni Wisłoki spłaszczy falę powodziową. Będą to zbiorniki takie jak Góra Robczycka, Glinik, Broniszów na Wielopolce, tak samo zbiornik Dupla, Rudawka Rumanowska. Są to zbiorniki, które w przyszłości będą współdziałać z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. Nie jest to jeden, wały nie są jedynym elementem infrastruktury przeciwpowodziowej. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Czy są jeszcze pytania do naszych gości i gospodarzy? Może ja, czy na etapie tworzenia tego wału pojawiły się jakieś problemy, które nie były wcześniej przewidywane, nie wiem, podtopienia, czy jakieś takie problemy natury techniczne? Generalnie nie wystąpiła powódź, a ona mogłaby być tylko takim głównym czynnikiem, który mógłby spowodować opóźnienie. W trakcie trwania. Tak. Wstrzymywaliśmy nieco pracę z uwagi na ochronę płazów i gazów, które się w pewnym momencie rozbudziły. Tak, ten odbiór był kilka miesięcy wcześniej mógł nastąpić, gdyby nie to, że nastąpiła ochrona gatunków prawnie chronionych. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Jeśli nie, to kończymy tę część. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za odpowiedzi, Państwu za pytania. Chciałbym również serdecznie zaprosić media, Państwa dziennikarzy na część konferencyjną do Zamku Dzikowskiego, która odbędzie się o godzinie 12:15. Tam będzie prezentacja materiałów multimedialnych z budowy wału. Będą również wystąpienia. Serdecznie Państwa zapraszam. Szanowni Państwo, zapraszam obecnie w okolice przeprawy promowej, tam gdzie się wszystko zaczęło dzisiaj, gdzie zostanie zaprezentowany montaż mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego. Taki system jest jedynym mobilnym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie województwa podkarpackiego. O technice zabezpieczenia i zasadach jego montażu opowie na miejscu pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, pan Jerzy Łakomy. Po tej części